Witam was serdecznie. Jestem szczerze zdziwiony, że aż tylu was tutaj. Mam nadzieję, że temat was zainteresuje, ponieważ no, chciałbym powiadać troszeczkę tak o mnie, coś o mnie. Leon Spółka ZOO, taka grupa Leon, poniżej Gliwic, były Rybnicki Okręg Węglowy. Jak ktoś się zna na żużlu, to Row Rybnik, tamte okolice. Tam działamy, tam się skupiamy, jednak jest to trochę powiązane z tym tematem, ponieważ stamtąd musimy się głównie dostawać w kierunku Katowic. A kable są długie. Kable w kierunku Katowic z tego rejonu są dość długie, więc no, powstał taki temat. Znaczy powstała taka potrzeba u nas, żeby coś zbudować. Ja się zajmuję techniką w naszej grupie. Techniką taką na zasadzie, no trzeba coś zrobić, trzeba coś wymyślić i powiedzmy nie zbankrutować, bo co to za problem kupić za $500 000 Sienę DWDM. Kwestia jak to zrobić za 15 tysięcy złotych. Na przykład. Więc chciałem omówić tutaj kilka takich aspektów. Ja nie będę się zagłębiał w jakieś szczegóły, w jakąś fizykę, w jakieś wzory, tylko chciałem pokazać wam, że da się pewne rzeczy zrobić, da się pewne rzeczy wykombinować i to w dość rozsądny sposób, żeby dało się przepchnąć duże prędkości na długie dystanse, a to się zacząć może powoli pojawiać w wielu firmach. Tak. Pierwsza rzecz, co chciałem powiedzieć, to co ja brałem pod uwagę, dostępne wkładki długodystansowe, ponieważ pierwszy link, który mieliśmy zrobić, ja do niego wrócę chwilkę później, ma około 50 km. No i najpierw mieliśmy na tym linku upuszczone, to był link między Rybnikiem i Gliwicami, mieliśmy na tym linku upuszczone N razy 1 giga. No ale ta agregacja, no to wiadomo, jak to agregacja. No, działa, ale to nie jest to do końca tak, jak to powinno być zrobione i postanowiliśmy zrobić to na 10 giga. Możliwości wkładek tak naprawdę, które są dzisiaj dostępne, to jest powiedzmy CWDM-owe wkładki 10-gigowe. One mają według producenta opisane jako 70 km. Tylko to 70 km to jest tak pi razy oko, bo to ma się nijak na przykład do budżetu mocy, który jest, bo mocy może w zupełności jeszcze wystarczyć na dodatkowe ileś kilometrów, ale to niekoniecznie muszą być wszystkie spełnione warunki, żeby to działało. To producent twierdzi, że do 70 km powinny działać i są wkładki DWDM, które twierdzą, że do 80 km powinny działać na gołych włóknach. To, że są wkładki DWDM, to nie oznacza, że one wymagają jakichś cudów typu filtry, jakieś dodatkowe urządzenia, żeby to puścić, bo te wkładki równie dobrze będą działały z tak zwanym ZR-em po drugiej stronie. To jest kwestia tylko lasera. Co jest istotne, czułość tych wkładek dla 10 giga, bo możecie spotkać wkładki, to jest tak zwana dioda APD jako odbiornik, to jest najważniejsze. W wkładkach długodystansowych nie jest tak, że grzejemy nie wiadomo jakim laserem. Nie, tutaj część, która jest odpowiedzialna za zwiększenie zasięgu, to jest odbiornik. Odbiornik, który ma dodatkową czułość. APD to są diody lawinowe. One są bardzo czułe. Dla 10 giga się przyjmuje w tej chwili tak bezpiecznie minus 23 dBm, że do tej wartości powinno działać, chociaż przy minus 23 już może się pojawiać jakiś błąd i już jakieś błędy mogą się wkradać, jeżeli chodzi o przekręcone, błędy w ramkach. Moc nadajnika średnio, przeważnie jak się kupuje wkładkę, to jest w okolicach 0,5, czasami plus 1 dBm. To jest tylko tyle. I to się specjalnie nie różni, taka moc od nadajnika dla LR-a, fakt, że to jest inna długość fali, ale tam nie ma. To się wydawało tak, że one są, nie wiem, jakieś chłodzenie, super, ale to jest potrzebne dla odbiornika. To jest potrzebne dla odbiornika. Nie idziemy tutaj w stronę mocnego nadawania. I tu jest taki parametr, powiem, akceptowalna dyspersja dla tych odbiorników APD, to jest w okolicach 1600 pikosekund. Wrócimy do tego chwilkę później. No i teraz tak, różnica między tymi CWD-owymi i DWD-owymi wkładkami, to jest przeważnie kwestia lasera nadającego. Jeżeli chodzi o odbiornik, to jest praktycznie zawsze to samo. I teraz jeszcze jest taka ciekawostka. Bardzo często producenci, jeżeli wybieramy CWDM w okolicach 1550, czy 1560, czy coś takiego, oni biorą laser DWDM-owy i wkładają go po prostu jako do CWDM-a. Ponieważ produkcja laserów, nie produkuje się tak dużo wkładek CWDM-owych, jak DWDM-owych. Jest taniej wziąć po prostu laser DWDM-owy i trafić mniej więcej gdzieś w środek tego okna, okej.
pójdzie i będzie chodziło. Tylko że no, nie mamy gwarancji, że jedna wkładka będzie DWDM taka długość fali, a tu będzie inny numer kanału. Nie? One się i tak mieszczą w tym oknie jakby CWDM-owym i to będzie prawidłowo działało. To jest taka ciekawostka, tak się dowiedziałem. Co jest bardzo istotne, przy wkładkach z odbiornikiem APD ten poziom sygnału odbieranego nie powinien się pojawić mocniejszy niż minus 8, bo można ją uszkodzić. Diody PIN, które są we wkładkach, powiedzmy, które są do 40 km, ja ich nie brałem pod uwagę, bo to nie były nasze dystanse, one są na to w miarę odporne, ale APD można puścić z dymem, jeżeli się je przesteruje za bardzo. A wkładki kosztują dużo, taka wkładka pojedyncza może kosztować około 5-6 tysięcy złotych, więc no, szkoda by było, nie? Więc to może spowodować uszkodzenie. Tutaj jest kilka zdjęć, jak wygląda taka wkładka. Duża. To jest CWDM-owa akurat. Jak możecie zauważyć, tu jest taki długi kawałek radiatora. Tam jest ta cała część, która odpowiada za chłodzenie, bo one generują dość dużo temperatury, więc to musi wystawać, żeby się odpowiednio schłodzić. To są wkładki SFP+. To nie są XFP, no po prostu mieliśmy takie porty, więc tak postanowiliśmy to robić. Wkładka, która jest wkładką DWDM-ową, wygląda praktycznie tak samo. Więc tutaj nie ma specjalnie różnicy. To jest ten sam odbiornik, jedynie jest kwestia, że jest inny laser, który jest dobrany. To nie są wkładki tunowalne, bo są też wkładki, w których można ustawiać długość fali lasera, wybierać sobie numer kanału, na którym on nadaje. Te wkładki kosztują znacznie drożej, też wymagają urządzenia, które jest w stanie to obsłużyć. I najczęściej jest to tak, że jeżeli mamy producenta X, no to powinniśmy mieć tą wkładkę do producenta X, żeby te procedury sterowania zmianą kanałów były prawidłowe. To jest akurat na kanał 32, wkładka z długością fali 1551,72 nanometra. Ale mamy tutaj dość dokładne ustalanie długości fali. I teraz tak, krótko, w kolorach Cisco CWDM. I to jest CWDM. Ja biorę pod uwagę tylko tak zwane trzecie okno transmisyjne, tylko, czyli w okolicach 1550. Jest jeszcze CWDM na pochodną 1310, ale w drugiego okna, ale no to nie nadaje się na zbyt długie dystanse ze względu na duże tłumienie światłowodów w drugim oknie. Mamy 8 kanałów, channel spacing, czyli pomiędzy kanałami jest 20 nanometrów i no, rozjazd tutaj, powiedzmy, w ramach tego jest 6 do 7 nanometrów, ten laser sobie tam może pływać, byle mieścił się w tym oknie, to tłumienie się specjalnie nie zmieni. Dlatego właśnie na przykład wkładki DWDM-owe, które są bardzo precyzyjne, one sobie tam normalnie będą pasować w środeczek. I teraz tak, to jest DWDM grid, czyli siatka DWDM-owa, to jest kawałeczek na dole zrobiony. I ja ją tak pokazałem, że tak naprawdę to, co się stosuje w poważnych systemach długodystansowych, to mniej więcej leci od tam 1528, coś takiego, do 1570 z małym hakiem. Dlaczego? Dlatego, oczywiście mamy DWDM-owe wkładki na inne. Przepraszam najmocniej, ale to jest chyba jakaś pomyłka. Mamy DWDM-owe wkładki, ale na inne długości fali, ale tylko w tym zakresie działają wzmacniacze ETFA. Jeżeli mamy użyć wzmacniacza, który ma nam działać jako repeater, on działa po prostu tylko dla tego zakresu długości fal. Więc cała reszta ok, ale na krótkie dystanse, w miarę, tam powiedzmy 50-60 km to jeszcze da się zrobić, ale dłuższe tylko w tym zakresie pracują, przynajmniej to jest stan mojej wiedzy na chwilę obecną. Być może są jakieś wzmacniacze ETFA, które potrafią wzmacniać w innym paśmie, ale to, co jest najbardziej popularne, jest tutaj. I tutaj pokazałem taki kawałek zamapowania, tego da się więcej wsadzić, kanałów DWDM-owych, czyli widać, jakie to upakowanie jest, kanałów DWDM-owych w samym tym oknie 1550, czyli da się tego wsadzić. To jest taka ciekawostka, bo można zrobić kaskadę. Jak ktoś ma CWDM i ma powiedzmy, nie wiem, 1570, no to może sobie tam 8 czy 10 kanałów jeszcze w to włożyć. Nie? Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że tłumieniu, bo każda kaskada, każdy filtr wprowadza dodatkowe straty, więc musi być tutaj odpowiednia ilość mocy, zapasu mocy, żeby to zadziałało poprawnie. Tak, no i tu jest przykład, mniej więcej gdzieś tam w okolicach środka tego plasuje się te 1550,92, 1551,72, coś w tym stylu. Myśmy kupili wkładki takie na jeden z linków 1551,72. Nanometra. Tak, tu jest taki przykład wzięty z netu. Dobrze, że akta nie przeszło, bo mógłbym mieć problem. Właściwie te trzy okna, te trzy lampy,
jakby CWDM-owe można zamapować na taki DWDM long distance. No ale to pokazuje, że da się powkładać pewne rzeczy. No ETFA tu jeszcze częściowo na tym tak jest zaznaczone, że będzie działać. Tu jest przykład takiego laserka 1551-72 z analizatora widma. Jeżeli tu jest no RAM, podziałka 1556, to tu mamy 1 nanometr, nie? Więc tu u góry przy tej głównej stędze, jeżeli chodzi o moc, no to widzimy, że to jest bardzo wąskie. To jest bardzo wąska szpilka. Więc upchanie wielu takich kanałów obok siebie no, technicznie nie stanowi problem. Problem się zaczyna pojawiać właśnie przy dłuższych odległościach. Dobra. I teraz jeszcze kwestią wtrącenia, to mniej więcej, znaczy przypuszczam, że ktoś może mnie tutaj poprawić, ale mniej więcej tak wygląda klasyczny system DWDM działający na dwóch włóknach. Jeżeli chce się zrobić rzeczywiście długo, bardzo długodystansowe transmisje, no to potrzebujemy dwa włókna, ponieważ przy cyrkulatorach, czy jeżeli chcemy zrobić powiedzmy transmisję w obie strony na jednym włóknie, znaczy jest to problem ze wzmacnianiem, jeżeli transmisje lecą na tym samym włóknie w dwie różne strony. Czyli mamy dwa różne włókna, tak, błędy. A, już widzę, TX miał być tam u góry, mi się poprzestawiało. Okej, okay, tu jest TX, a nie RX, te dwie strony są założone. Tu powiedzmy mamy multiplexer, dość duży kawałek włókna. Tutaj jest taka skrzyneczka, która się nazywa kompensator dispersion compensation module, czyli kompensator dyspersji, zjawisko, o którym zaraz na chwilkę wspomnę. Później możemy zrobić wzmocnienie, jeżeli sygnał jest za słaby, czyli ETFA. To pierwsze jest pasywne, ta pierwsza skrzyneczka, ona nie wymaga żadnego zasilania. To drugie, no to już wymaga zasilania, chociaż też nie jest jakoś tam specjalnie skomplikowane, czy jakaś wewnętrzna elektronika sterująca, powiedzmy, urządzeniem jest, ale też bez przesady. No i na końcu jest optical attenuator, bo czasami się zdarza, że ETFA ma powiedzmy, nie wiem, plus 17 decybeli i moglibyśmy jednak spalić ten odbiornik i ten sygnał jest na wyjściu za mocny, więc bardzo często wkłada się dodatkowo jeszcze tłumik, żeby go obniżyć, a problem jest ze sterowaniem mocą wyjściową z ETFA, ile to ma wzmocnić tak naprawdę. Więc robimy to za pomocą tłumika. Później mamy demultiplexer i idziemy w kierunku odbiornika. To samo jest z drugą stronę. Więc mniej więcej w ten sposób działa, jest skonstruowany taki klasyczna część pasywna systemów DWDM. Czasami mamy jeszcze protekcje, przełączniki optyczne, jakieś takie różne cuda, ale zasadniczo to możemy przyjąć jako coś, co jest wykorzystywane. I teraz tak, dyspersja. Dyspersja to jest co? Problem jest taki, że w standardowym włóknie jednomodowym zaczyna się pojawiać takie zjawisko. Pierwsza rzecz, mamy tu jest oryginalny impuls. Powiedzmy, wygląda on tak, no, czyli podobnie coś tam jak, jeżeli chodzi o no nie wiem, tak to wygląda powiedzmy. To, co jest wypuszczone, ta jedynka powiedzmy, nie? Z lasera. Po przejściu przez odpowiednią ilość włókna zaczyna to wyglądać tak, czyli spada nam moc, bo oczywiście mamy tłumienie, ale ze względu na właściwości przejścia między ośrodkami rdzenia i płaszcza zaczynają się pojawiać, zaczyna się robić, czy mi się też, to jest jakby, troszeczkę tych wzorów nie mogę zrozumieć, ale taka modulacja, bo rozszerzenie, pojawienie się nowych długości fali może być jedynie poprzez tak modulację, on się zaczyna wewnętrznie modulować ten sygnał i zaczyna się rozjeżdżać, zaczynają się pojawiać inne długości fali, nie? I w tym momencie ten impuls zaczyna się wydłużać. One też zaczynają innymi trasami, jakby troszeczkę różne są czasy, są opóźnienia, powiedzmy część przychodzi później, część przychodzi szybciej i ten impuls, on już nie jest taki ładny na odbiorniku, on już zaczyna się rozjeżdżać. I powiem tak, powiedzmy bez problemu można kupić wkładki 2,5 giga na 120 km. No, no nawet pewnie na 140 pójdą, bo to takie wkładki CWDM-owe powiedzmy są, więc zakładają jeszcze tłumienie filtrów. I to będzie działać. 2,5 giga to jeszcze jest żaden problem. Ale w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w 10 giga, to te jedynki i zera, one zaczynają być tak blisko siebie, że te wydłużenie impulsu zaczyna być problemem, bo jedno zaczyna nachodzić na drugie. I w tym momencie jest problem, bo to nie wiadomo, czy to jest jedynka, czy to jest zero. Zaczynają się pojawiać po prostu błędy. Nawet jeżeli poziom sygnału na odbiorniku jest w porządku, no nie ma szans, nie ma szans.
po prostu jest rzeźnia. I tak, jeżeli chodzi o jednostkę kompensacji, jednostkę, przepraszam, jednostkę dyspersji, to jest podana jakby pikosekunda. Więc w pikosekundach podanych jest to rozszerzenie czasowe impulsu po przejściu 1 km światłowodem, jeżeli szerokość linii widmowej wynosi 1 nanometr. Czyli mamy powiedzmy 1 nanometr i jak to się zaczyna rozjeżdżać. Dla włókien takich standardowych, powiedzmy, jest to w okolicach 17,5, niby producenci podają w wyliczeń, powiedzmy, czasami do 20 pikosekund na to powiedzmy per kilometr, to co nas interesuje, nie? Czyli każdy kilometr daną wartość dyspersji wprowadza. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego slajdu, to dla tego odbiornika APD przy czułości minus 23 tam jest podane, że to powiedzmy 1600 pikosekund jest w stanie zaakceptować. Czyli biorąc nawet te 20 pikosekund, 80 kilometrów no, powinno działać, no i tak niby producent twierdzi, tylko producent to testuje na bębnie, który ma zwinięty w fabryce, włókna pewnie zapętlone, jeden rodzaj, ładnie pospawane. I im to działa, tak? Rzeczywistość potrafi być troszeczkę bardziej brutalna. Sobie tylko jeszcze pozwolę przyłączyć, no, miało się nie odzywać. Dobra, czyli mamy rozjeżdżalność. Jeżeli chodzi, czyli jak wspominałem, jeżeli chodzi o niskie prędkości, znaczy niskie, czyli 2,5 giga na przykład, gigabit to już w ogóle, to nie ma tego kłopotu i myśmy takie coś stosowali na tych włóknach, które mieliśmy, no ale przy przejściu na wyższe prędkości zaczynały się niefajne problemy. Coś chciałem jeszcze wspomnieć. Dobra, później. Pewnie przypomni mi się. I teraz tak, żeby zrobić kompensację dyspersji, czyli żeby ten sygnał, powiedzmy, no my go nie wzmocnimy w tym momencie, ale żeby go przynajmniej zwęzić, te z powrotem schować te czoła fali, stosuje się różne rodzaje kompensatorów dyspersji. Tak naprawdę najbardziej popularne są dzisiaj dwa typy. Myśmy tam znaleźli taki trzeci, zaraz o którym wspomnę. Ten pierwszy to jest tak zwany DCF, Dispersion Compensating Fiber. To jest po prostu włókno o niezerowej dyspersji, ona jest powiedzmy ujemna i tego włókna tam może być n kilometrów tak naprawdę na tym. Te włókno wprowadza tłumienie, co jest właśnie niefajne, bo jeżeli mamy ileś tam tego włókna nawiniętego, no to każdy kilometr tego włókna będzie powodował dodatkowe tłumienie. Nawet jeżeli to jest powiedzmy, o proszę, tutaj 2,5 decybela, no to zakładając 0,25 decybela na kilometr włókna, to mamy 10 kilometrów na takiej szpulce, tak? Samego włókna. Waży. Jest duże, ale ma zaletę taką, że jest liniowe, czyli to działa po prostu dla każdej długości fali, jaka tam wpadnie. No mniej więcej tutaj są podane parametry takich kilku przykładowych, jakichś tam kompensatorów w postaci 80 km, 1315 pikosekund i mniej więcej 6,5 dB wtłumienia, więc no, to tracimy, nie? Tracimy na mocy. Kompensujemy, poprawiamy ten sygnał, ale z drugiej strony tracimy na poziomie sygnału. 40, 660, 20, tam 340, powiedzmy to jest powiedziane, że w okolicach 2,5 dB powinno mieć. Takie elementy można znaleźć w internecie, to jest bardzo często sprzedawane, no nie wiem, na różnych firmach, które odsprzedają używany sprzęt z demobilu, często takie coś kosztuje $1000 na przykład za rolkę. Ale pojawia się magia i pojawiają się urządzenia typu fiber bragg gratings, czyli oparte o tak zwane siatki Bragga. No, technologia dla mnie troszeczkę kosmiczna na początku mi się wydawało. To są specjalnie ponacinane włókna, jest tam w środku cyrkulator, to jest dodatkowo na jakiejś takiej przekładce, że ten jest akurat, to jest przykład kompensatora dyspersji, który jest sztywny, to znaczy ma na sztywno ustawioną wartość kompensacji, ile ma tej kompensacji robić, czyli powiedzmy, jeżeli mamy, nie wiem, 100 km włókna, no to dobrze by było na przykład, nie wiem, 40 albo 60 jakby zabrać, nie? Czyli to jest taka jednostka jakby parametru kompensatora, czyli ile włókna jakby kompensuje, czyli tak jakby ile tego włókna było mniej. Oczywiście tracimy na mocy. Zaletą
tego jest to, że no, ma bardzo niewielkie wymiary. To jest coś, co niedawno znalazłem. To Teraxion w Kanadzie produkuje. 16 cm na 2 cm na cm. To jest leciutkie. To działa dla siatki 100 GHz lub 50 GHz. Teraz tak, siatka. Co to jest siatka? Standardowo mamy, dzisiaj używamy 100 GHz, ale już są systemy działające i na 50 i ponad nawet na 25 GHz spacing pomiędzy kanałami. Czyli po prostu jak gęsto to działa. Czyli to nie jest liniowe. Czyli to działa dla poszczególnych kanałów. Poza kanałami to po prostu wytłumi, to wyrzuci sygnał. Ale dla DWDM-a jest w porządku. Dla DWDM-u jest OK. I działa to na przykład tylko dla C-band, czyli tak zwanego tego pasma, które można wzmocnić ETF-om. Zaletą tego jest to, że ma stałe, niewielkie tłumienie. Tutaj producent podaje, że niezależnie czy to jest na 20, jakby kompensował 20 km czy 100 km, mniej niż 3 decybele. Jest straty. I takie coś kosztuje w okolicach $1200. Taka sztuka jedna. Z tego, co mi się udało dowiedzieć od producenta. Prościutkie, dwa włókienka wchodzą, jedno wejście, drugie wyjście pasywne. Załatwiona sprawa. Takie urządzenia, te oparte o siatki Braga, występują także w formie tunowalnych, czyli ustawialnych. Tam się po prostu zmienia kąt jakby zagięcia tego kawałka tej siatki. I w tym momencie ta kompensacja może być większa lub mniejsza. No ale to już wymaga elektroniki. To już nie jest wówczas urządzenie pasywne, tylko odpowiednio jest sterowane, powiedzmy, z modułu zarządzania jakimś DWDM-em, jak to ma być zrobione. A myśmy znaleźli coś takiego. Znaczy to wygląda tak, tylko troszeczkę bardziej z dodatkami, bo to jest firmy Avanex, jakiejś amerykańskiej. Oni to nazywają kaskada siatek turnaż, jakichś etalonów. To są takie dodatkowe elementy, które się stosuje w technice optycznej. To jest ich opatentowany system. No i to niby podobne ma parametry jak te włókno kompensujące, jednak to jest znacznie lżejsze i mniejsze. No to jest taki modulik, powiedzmy, takich rozmiarów, taki cienki. I tak naprawdę tutaj podają, że jest w okolicach dla 20 km, w okolicach 3 dB, za 40 km 6,5. Nam się udało. No, to, co ja kupiłem, to były takie moduły, tylko że na kartach wyciągniętych z DWDM-a. Nawet nie wiem jakiego. Po prostu była karta, na której jest płyta, są jakieś układy, są jakieś złącza, które mówią, jestem taką a taką kartą, jestem kompensatorem, jestem w środku, zaświeć mi diodkę i tyle. Tam nie było możliwości sterowania, więc w chwili obecnej to w ogóle jest wyciągnięte i sobie leży, nie jest zasilone, tylko jest włożone patchcord, wejście, wyjście i tyle, bo to jest kompletnie pasywne urządzenie. Nie chciałem tego odkręcać z tej płyty, bo tam był cały komplet złącz i wyprowadzony na przedni panel, więc dobre, nie naprawiaj. Słucham? No, być może właśnie, ale z naszego doświadczenia wynika, że te tłumienie dla 40 km jest znacznie niższe niż 4,5 dB, co mnie bardzo pozytywnie zdziwiło. No, do tego zaraz wrócimy. Dobra, teraz tak, pierwszy przypadek. Mamy włókna Vattenfall Tauron, teraz to już jest Tauron, między Rybnikiem i Gliwicami, tego jest w okolicach 50 km. Najpierw mieliśmy postawiony zwykły CWDM, czyli N razy 1 giga. W tej chwili jest tam tylko wykorzystywana jedna lambda, czyli jedzie 10 giga sobie leci. A tłumienie w okolicach wychodziło 12,17 dB. To przynajmniej z reflektometru, nie, powiedzmy nie z pomiarów, miernikiem mocy optycznej. 48 km mniej więcej tych włókien jest. Zainstalowane muksy, demuksy, CWDM 8-kanałowy. One też wprowadzają tłumienie, to trzeba wziąć pod uwagę. Każda strona wprowadza tłumienie. I to, co mamy puszczone, to jest 10 giga na 1550 CWDM-owych. Czyli ta pierwsza wkładka, którą tam wspomniałem, taka typowo CWDM-owa. Co się nam udało ją bardzo, bardzo korzystnie kupić, bo jakiś klient zamówił i nie odebrał. Więc firmie zależało, że tak powiem, żeby to sprzedać. Działa to zasadniczo bez problemu, proszę sobie zerknąć. Tu jest, z jednej strony mam tylko urządzenie, które potrafi mi podać poziom sygnału, z drugiej strony jest switch ze starszym softem i nie da się go zaupgrade'ować. I dlatego tylko z jednej strony mam, to jest z Extreme'a wyciągnięte. Wkładka jest, że tak powiem, zrobiona tak, żeby Extreme ją widział jako swoją. I w tym momencie odczytuje poprawnie parametry DDM. Moc, tutaj można zobaczyć, że to jest moc nadajnika.
Tylko to jest z tej strony. Z drugiej strony jest podobna, w okolicach 0,5 dBm. Poziom sygnału odbieranego jest minus 16,6. No to załóżmy, że z drugiej strony jest 0,66, czyli mamy minus 16. Tutaj było 12,17. Czyli zostaje nam jakieś 3,8 decybela, czyli w okolicach 1,8 na multiplexer. Decybela jest straty. I tam złączki i patchcordy, mniej więcej tak to wychodzi na całym torze. 16,6, a ile mamy? Minus 23, tak? Margines jest taki dość spory. Bezproblemowo to działa, nie zdarzyły nam się żadne błędy na tym linku, tym bardziej od czasu, kiedy firma Vattenfall jeszcze wymieniła kabel na tej trasie na nówkę sztukę. Zachowuje się to rewelacyjnie. Dobra, przypadek drugi. Tu mamy sąsiadującą firmę 3S, największego dostawcę chyba gołych włókien w naszym rejonie, a tylko że koledzy mają tak, z Rybnika do Katowic w linii prostej jest może 45 km. Kabla jest 85. Tak jest i koniec. Stan zastany. Nie ma co z tym tutaj dyskutować. Krócej się nie dało tego zrobić. A mamy tak dlatego, że chcieliśmy mieć, że tak powiem, jeszcze między Gliwicami a Rybnikiem mamy jeszcze połączenie, więc mamy taką pętlę 10-gigową w razie czego. Tłumienie tutaj na tej trasie mniej więcej 18,18 decybela, prawie 85 km. I to, co myśmy zrobili, to tak, tu jest opisane, jak to teraz jest. Ja wziąłem wkładki DWDM-owej, tak myślę, kurczę, producent mówi 80 km, to może te 85 pójdzie. Zakładam, poziom sygnału ładny, super. Tam było w okolicach minus 18, czy nawet, tak było, aha. Jedna sprawa. Wkładki, które na to zamówiłem, poprosiłem, aby Chińczyk wykonał je tak, że wyselekcjonuje lasery, które ma i zrobi, żeby każdy z nadajników miał przynajmniej plus 2 dBm. Czyli żeby jeszcze ekstra troszeczkę tej mocy uzyskać. Da się to zrobić, jeżeli dobrze się dogadacie, nie wiem, czy też XBest, który to sprzedaje, czy Salumanus, przypuszczam, że każdy ma możliwość nacisku na producenta, żeby jednak dla tego klienta dobrał te laserki troszeczkę mocniejsze, bo wtedy ten klient akurat na tym linku będzie mu to pasowało, nie będzie musiał używać wzmacniaczy, powiedzmy. Nie? No i po drugiej stronie okazało się, jest fajnie, ten sygnał tam właśnie, on był na poziomie, nie pamiętam, około 18 czy nawet 17,5 dBm-a, czyli to tłumienie w rzeczywistości ze złączkami, z różnymi rzeczami okazało się nieco wyższe. I co? I nic, link sobie latał, tak. Potrafiło to być kilka tysięcy razy na minutę. Błędy. Niby z wyliczeń wychodziło, że 85 km przy 17,5 pikosekundy dyspersji, poniżej 1600. Nie robiliśmy pomiarów. Za pomiary dyspersji, firmy robiące pomiary dyspersji chcą w okolicach 2000 zł. Więc ja stwierdziłem, że ja spróbuję za te 2000 zł coś wymyśleć. No, zasadniczo kompensatory dyspersji to nie są urządzenia, które się dobiera na zasadzie, że wyszło nam tyle, no to musimy obciąć, nie wiem, ileś tam naście pikosekund, no to dotniemy tyle, a tyle włókna. Nie. To się po prostu są gotowe. 20, 40, 60, 80, 100, 120 km takie gotowe moduły. No to ja stwierdziłem, jak tu jest 80 km, to 20 by wystarczyła. No ale nie było 20, była 40. No dobra. Zobaczymy, nie? Tłumienie trochę za wysokie, ale myślę, cena była tych kompensatorów tak zabawna, bo były po $100 od sztuki, że wziąłem od razu 4. Z przesyłką mi to wyniosło $500. I stwierdziłem tak, że za takie pieniądze, to właściwie te niecałe 2000 zł, no to ja mogę zaryzykować. No tyle mnie pomiary kosztowały. Ja sobie to kupię, wstawię i zobaczę, czy działa. Najwyżej będę działał na granicy zasięgu, ale zobaczę, że się poprawiło. Najwyżej będę kombinował ze wzmacniaczami, ale nie jest, że wydam na pomiary nie wiadomo ile i poszło, koniec, nie? A tu przynajmniej zostaną mi graty. Więc takie było założenie. I teraz tak, mamy, czyli jest włókno, jest, po włożeniu były problemy. No to stwierdziłem, że będę miał te kompensatory i zapiąłem kompensatory. Kompensatory na odbiorze, czyli w momencie, kiedy odbieramy sygnał, przed odbiornikiem wkładamy kompensator.
W pierwszej chwili działało, ale w jedną stronę, bo się okazało, że przelotka, którą mamy, bo z jednej strony powiedzmy w Katowicach mamy switch, który jest dość starszy i ma sloty Xenpakowe. Ale ponieważ Chińczycy są dość sprawni, robią coś, co wygląda jak Xenpak, wkłada się do slotu Xenpakowego i ma dziurę SFP+. I przelotka była uszkodzona. Jakieś tam niewielkie błędy to generowało, ale znaczy było bardzo dobrze w porównaniu z poprzednim. Link się nie kładł, tylko że tam no te kilka błędów na sekundę się pojawiało, no to nie, jest niedopuszczalne zasadniczo, ale powiem, no, różnica była diabelna. Następnym razem przyjechałem z innym tym. No tak coś przeczuwałem, że jest problem z wkładką, z tą przelotką. Przywiozłem inną przelotkę, problemy jak ręką odjął. Link jest czyściutki. Naprawdę muszę przyznać, że jest czyściutki, nie ma na nim żadnych błędów. I teraz proszę zerknąć sobie na pomiar. Mniej więcej po drugiej stronie jest nadajnik, który ma podobną moc, tu jest 2,22 pokazuje. To też są takie estymowane, bo to nie jest jakoś bardzo dokładne te pomiary z DDM-u. I poziom sygnału odbieranego jest -20,66, czyli w okolicach niecałe 2,5 dB jest zapasu. Ja myślałem, że to jest mało, ale się okazuje, że dla systemów DWDM to wcale nie jest mało. To jest OK. Taki zapas jest w porządku. Taki zapas gdzieś tam. Czasami mają po pół decybela zapasu, jak rozmawiałem w Anglii na jakichś połączeniach linksowych i są zadowoleni. I to działa. Czyli mam na tych 85 km taki poziom sygnału. Czyli gołe włókna, kompensator za $100, czyli z drugiej strony na drugim włóknie w Rybniku drugi kompensator za $100. Wkładki DWDM-owe w okolicach, nie wiem, 5,5 czy 6 tysięcy złotych za sztukę. I działa. 10 giga. Normalnie za coś takiego, jaki koszt tego sumarycznie? Tutaj 2000, bo tego kupiłem w nadmiarze, plus jakaś przelotka, no nie wiem, w 15 tysiącach złotych się zmieściło, tak? Jakie jest porównanie z kosztem DWDM-u? A DWDM to jest tak naprawdę dokładnie to samo. Jedynie co w DWDM-ie dostaniecie, to dostaniecie transponder. Czyli będzie urządzenie, które będzie wam mierzyło poziom sygnału, a dostaniecie z tego powiedzmy 1310 LR-a, który sobie włożycie do przełącznika w postaci 1310. To jest cała różnica między tą technologią. No rzeczywiście dodatkowo mogą być jakieś warstwy OTN, czyli multipleksacji na warstwie optycznej DWDM, różnych długości fali, jakieś multipleksery, ale nie potrzeba, tak? Czyli w 15 tysiącach złotych zamknęło się zbudowanie takiego linku. Fakt. Nie posiadam tutaj możliwości teraz dołożenia do kolejnego kanału, bo gdybym ja przy tych 2,2 dB chciał dołożyć dodatkowe kanały, muszę włożyć filtr. Filtr mi wprowadzi po kilka decybeli z każdej strony, czyli już mi brakuje mocy. Co się wtedy wydarzy? Sorry? No będę potrzebował ETWE. Rozglądałem się za używanymi ETWami. W okolicach powiedzmy $3000 za dwie sztuki z przesyłką da się kupić. Nie testowałem tego jeszcze. To są takie zewnętrzne Cisco ONS, jakby wyciągnięte z DWDM-a Ciscowego. Jest wejście, wyjście, jakieś tam sterowanie tego, wejście na zasilanie, moduł 1U i jest wzmacniacz. Popychamy. Dodatkowo trzeba będzie wtedy jeszcze tłumik zastosować, ale spokojnie mamy miejsce na filtry. Możemy sobie zrobić kaskadę, ponieważ wkładki DWDM-owe są drogie, powiedzmy, jeżeli no tu mamy 10 giga, ale potrzeba nam, powiem, STM1 puścić. Bez sensu. To robimy. Pierwszą rzecz, którą możemy zrobić, wsadzić filtry w ogóle CWDM-owe, czyli ten kanał, który był, wsadzić tam, gdzie był, dodatkowo na powiedzmy 1530 coś włożyć, 1570 też mamy obok. Też DWDM-y spokojnie pójdą ze wzmocnieniem, a obok jeszcze dodatkowo można sobie postawić zwykłe jakieś tam gigabity czy STM-1 w normalnych pasmach CWDM-owych. A jeszcze można zrobić potem kaskadę, czyli można postawić filtr CWDM-owy, zanim DWDM-owy, który będzie wkładał coś w pojedynczy kanał CWDM-owy. Jeżeli mamy wzmacniacz, te wzmacniacze są różne, no tam powiedzmy przeważnie widziałem w okolicach 17 decybeli, jakieś najmniejsze w okolicach 11, większe były 20 kilka decybeli, które potrafiły wzmocnić ten sygnał. Więc tutaj jesteśmy w stanie naprawdę, naprawdę dużo na takich włóknach zrobić i naprawdę za rozsądne pieniądze. Nie trzeba kupować jakichś mega wypasionych DWDM-ów. Oczywiście one są fantastyczne. To są fantastyczne systemy, one pokazują, one czasami mają wręcz korekcję błędów, jeżeli pojawią się jakieś błędy, on to zgłosi w SNMP, ale jakoś transmisja tego w ogóle nie widzi dalej na urządzeniach, bo one robią korekcję. Super, no ale też jest kwestia price performance, nie? Kto co potrzebuje. Duże telekomy wybiorą dla świętego spokoju duże rozwiązania. My sobie musimy jakoś radzić. Ja reprezentuję małą firmę, szyjemy z czego możemy.
i jaki budżet dostaniemy. Więc chciałem mieć 10 giga, nie chciałem mieć n razy 1 giga. Wziąłem rozwiązanie typu Adam Słodowy. Aha, przepraszam, muszę przeskoczyć. Tak. A to jest przykład, jak wygląda taka wkładka w Switchu. To jest jedna rzecz, którą musicie wziąć pod uwagę, że Switch nie może być za bardzo do przodu wysunięty. Musi być lekko cofnięty do przodu, żeby jednak zamykając drzwi nie połamać patchcordów, bo to wystaje trochę. To wystaje trochę mniej więcej tak jak wkładka TX-owa. W taki sposób. Tak, tu jest z włożonym patchcordem, więc tak to mniej więcej wygląda. Pojedyncza taka wkładka. A tak wygląda ta zabawna przelotka, która jest Xenpack. I do niej wkładam moduł CWDM-owy czy też DWDM-owy. Jeden mam w Gliwicach, który jest CWDM-owy, drugi mam w Gliwicach, który jest DWDM-owy, a tu jest akurat zwykły LR, bo między Gliwicami a Katowicami mam lampę w DWDM-ie i tam dostaję tak zwane białe, nie? Czyli 1310. Do tego coś, co mówiłem na poprzednim, mam IPSA, protokół ekstremowego, gdziekolwiek coś padnie, to się automatycznie bardzo szybko przełącza. Z tej strony jestem spokojny, śpię spokojnie, jeżeli o to chodzi. Kable idą różnymi trasami, jeden idzie po liniach wysokiego napięcia 110 kV, jeden idzie różnymi trasami. Jakościowo oba kable są rewelacyjne. Co do kabla 3S-ów, no, tak naprawdę wychodzi na całości w okolicach 0,25 dB tłumienia na 85 km. To tam jest naprawdę sporo mów, złączek i innych dziwnych przypadków. Trzyma się standardu idealnie. A tak wygląda to, co jest w Katowicach. To jest ten kompensator dyspersji. To jest taka karta, która jest jeszcze w tej folii aluminiowej. Ja tego nawet nie ściągałem, żeby się nie przykurzyło. DCM out, DCM in, czyli tutaj wchodzi sygnał, który idzie z rybnika, a tutaj wychodzi sygnał, który idzie na odbiornik na wkładce. Tutaj była jeszcze opcja, że to jest true in out, bo tam z tyłu jest jakby patchcord, ale on wprowadza dodatkowe tłumienie, więc to po prostu pominąłem. Działa. Działa. Naprawdę działa. Nikt tam specjalnie nie patrzy, z tego się nie strzela. Wstyd mi za to nie jest. Bo naprawdę się cieszę, że mi się udało to zrobić za naprawdę rozsądne pieniądze, biorąc pod uwagę to, że moja wiedza na początku na ten temat była taka, że ktoś coś powiedział. I w rzeczywistości da się to wykonać. Zachęcam, nie bójcie się dużych odległości, da się to zrobić, pod warunkiem, że oczywiście włókna są dobrze pospawane i nie ma jakichś mega wielkich strat. No, gdyby były wielkie straty, no to trzeba niestety korzystać ze wzmacniaczy. Czasami się zdarza, że niektóre kable mają już stare złącza i 1310 przechodzi ładnie, a 1550 sobie spada, nie? Bo to jest najbardziej czułe na uszkodzenia, na zagięcia, ale to pierwsze leci 1550. Jesteśmy szczęśliwi z posiadania 10G w pętli. Przez najbliższe, powiedzmy, 2-3 lata mamy na pewno święty spokój, jeżeli chodzi o tę część, więc opłacało się. Opłacało się. To właściwie tyle chciałem w kwestii zrobienia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę.